Państwa muszę się zachować bardzo godnie. Jak widzicie, jestem na cmentarzu, to jest prywatny cmentarz dla pedofilów. Tutaj wszystkich pedofilów pochowałem, z tych, co tutaj mówią, to tutaj na grobkach napisali epitafia. Pokazują, gdzie leżą pedofilie, których pokonałem, narkomanią. No powiem od początku, więc w lutym, proszę Państwa, leży sobie na Golasa na plaży Sopockiej, oparłem się piździć śniegiem strasznie, no bo nie stać mi było wtedy na wczasy letnie, a tu obok mnie przechodzi czterech tuzów świata politycznego, dwóch reżyserów i patrzą na mnie, wzięli mnie za małolatę. Ja mówię, hej, oni mówią, małolata, chodź na mnie do klubu Karaoke. No ja myślę, no kurczę, dobre towarzystwo i mówię, idę. A oni, daj mi bułkę w klubie z salsysonem. Jako, że jestem na diecie ktonicznej, dlatego wypierdoliłem bułkę, zjadłem sam salsyson. I tu gorzko potrzebowałem, bo musiałem się odwdzięczać za ten salsyson, realizując się na różne sposoby jako małolata z tymi pedofilami. Jak mnie używali, nie ubiewam, że aż w jakimś momencie bardzo mnie to doskierało. I uniosłem się, zaszczepiłem się, stanąłem naprzeciw nich i mówię do nich tak. Właściwie to nic nie powiedziałem, tylko wypierdoliłem przez okno kanałami, wątowami, jakimiś krokociągami. Poszedłem do Trójmiasta. Tam opracowałem plan zemsty na pedofilach. No i zaczęło się, proszę Państwa, pandemonium. Kupiłem narkotyk. Bardzo silnie działa na narkomana uzależnienia i do końca życia działa. Siekierę kupiłem. I wyłapałem ręcznie wszystkich tych pedofilów i co zrobiłem? Aplikowałem w kozia złową tutaj. Ja narkotyk tak działał, że oni mówili, jest to już po mnie. Ja mówię, drży ci tak, skoro ja był pedofilu jeden, już podaję. No i koniec. No i pochowałem ich tutaj w tym urnach, proszę bardzo. No i co? Został jeden herszt. Przebiegła bardzo bestia. Nieprawdopodobny tupeciarz, więc musiałem użyć innych metod i myśl przechyczał go w taki sposób. Podchodzę do niego i wyłapałem go ręcznie. I mówię, chcesz narkotyku Zoha? On mówi, tylko nie Zoha, tylko nie Zoha. Ja mówię, pedofil, on mówi, co? Ja mówię, chcesz narkotyku? On mówi, tak. Mówię, chciałbym siódemkę. Ja mówię, co? Proszę bardzo, tu masz siódemkę. I zaaplikowałem mu siódemkę, która przekonwertowała jego uczucia na sztucznych ludzi. Przeniosły się jego pedofilskie uczucia na sztucznych ludzi. Kupił sobie kandę do gabinetu figur woskowych i gwałtownie realizował się fizycznie, ale bardzo gorąco uczuciowo i realizował się z tymi figurami woskowymi, także potopił je wszystkie, stopiły się. Hitler to tak się stopił, że zostały tylko wąsiki z niego. Zrobiłem sobie spinki do magnetów, tyle było z tego, ale całe mi się zrobiło herszta. I po co do niego mówi, Zoha, nie jest Zoha, tylko moje pedofil, no co? On mówi, chciałbyś może jeszcze narkotyku? On mówi, proszę bardzo, i dałem mu zestawu autorizacyjnego, który przywiozłem z Holandii, dałem mu uzębkę, przekierowałem uczucia jego na przedmioty małe i zakochał się w maszynce do mięsa z korbą. No i oczywiście uprawiał tak, prawda, do maszynki, wkładał w swoje klejnoty, gonady i kręcił korbą. No i oczywiście zrobiłem sobie hamburgera. A jako, że jestem na diecie ketonicznej, więc bez bułki go wiadomo. Więc widzę, że bez genitali już nie ma szans. Myślę, dam mu dziewiątkę. Mówię, co? A mówię, nie co? A mówię, dziewiątka. A on mówi, daj mi dziewiątkę. A ja mówię do niego, masz. I w bebechy mu zaaplikowałem znowu w krzewia. Przekierowałem uczucia na podkłady kolejowe, które są bardzo dobrą odpowiedzią na uczucia wyższe. On chodzi po torowiska i mówi, nie ma pociągu, nie ma pociągu, nie mam już pociągu. A tu pociąg jak nawiedzie z tyłu, jak tu nie jedło. Tak na plasku zupełnie i to pędził dalej, jak gonię na pociągiem. Bardzo, że tak powiem, rozżalony i poczuciu winy i wchodzę do kokpitu i mówię, maszynisto, co widzisz, to jeszcze raz go przejedziemy z kurwiela. On mówi, ty stary pedofilu, wybierdolaj sobie. I wyskoczyłem go, to mnie pole. No i to, no co?